kochani, bardzo gorąco Was pozdrawiamy za nią spod Galerii Sfera, gdzie już za niedługo odbędzie się nasz event, już w niedzielę, teraz 19 lipca. Przyjeżdża do nas Joanna Przedbakiewicz z Erą Nowych Kobiet. Przyjdźcie koniecznie, o 16:30 ruszamy z placu Ratuszowego w Bielsku-Białej, przyjeżdżamy do Sfery, tutaj właśnie na ten plac i o 17:00 rozpoczynamy spotkanie z Joanną i z naszymi ekspertkami oraz z osobą reprezentującą Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Bądźcie koniecznie, będzie się działo i jeszcze raz przypominamy, Galeria Sfera, Bielsko-Biała, ulica Mostowa 5. Cześć. Dzisiaj z Bielska, cześć, zobaczcie, Era Nowych Kobiet w Bielsku. Dzisiaj zorganizowała świetny event z Joanną Przedbakiewicz, tam są dziewczyny. Jeszcze tutaj ostatnie szlify. Era Nowych Kobiet, tych z Półtworzy. To świetne wydarzenie, ten świetny event, a babki pełne zdrowia goszczą dzisiaj swoimi słodkimi, zdrowymi przekąskami. Kochani, popatrzcie, my tu już się rozkładamy pod Galerią Sfera. Robimy szybki obrót. Uwaga, uwaga. Renia, chodź. Tu już wszystko się szykuje. Czego się nie robi dla promocji? Normalnie obroty. Super, zapraszamy o 17:00. Aniu, jesteś zadowolona? Ile kobiet przyszło? Słuchajcie, fenomenalne. Jesteście dziewczyny w Bielsku. Wow, jestem pod wrażeniem. A wiem, że w klimacie czeka już znacznie więcej osób, więc jeszcze zdążycie do nas dołączyć szybciutko. Potrzebujemy jeszcze jakieś 15 minut, żeby dojechać do klimatu, więc bądź się z nami. Ale jej się rozglądało. Kochana, no taki mój urok. Taki mój urok. Zapraszamy. Patrzcie, patrzcie. Jest Irenia. Kurde, nie wiem, czy nie powinna być gdzieś koło mojej mamy, ale... Nie, tam już nie ma wolnych miejsc. To tam chyba dosyć ciasno z przodu, no. Może jak wszyscy siądą, to przejdziesz jeszcze po schodkę, nie? Dobra. Dziewczyny, pomachajcie! Tutaj z Bielska, że jesteście! Korotlenka, proszę bardzo. I dziewczyny! Ale nie, kochane! Musicie dać hałas! Uwaga,
czujne bądźcie. Bo nagrywamy. Jeszcze pies. To jest Mania. Jesteśmy, słuchajcie, w autokarze. Witamy pana wiceprezydenta. Cześć kochani, właśnie idziemy do klubu Klimat, jesteśmy w galerii Sfera, jedynka w Bielsku Białej, ulica Mostowa 5, o godzinie 17 zaczynamy nasz wspaniały event z Joanną Przetakiewicz. Słuchajcie, wszystko tutaj nadzorujemy, praktycznie jest dopięty na ostatni guzik. Przyjedziemy autobusem około godziny 17 pod galerię Sfera na parking przy galerii Sfera 1. A potem pójdziemy do Klimatu, gdzie będzie się fantastyczna rozmowa z udziałem Joanny i wielu prestiżowych zaproszonych gości, łącznie z tym, że odwiedzi nas zastępca prezydenta miasta Bielsko-Białej. I myślę, że naprawdę warto, żebyście tutaj byli, usłyszeli o fantastycznych doświadczeniach, które te kobiety, które wystąpiły w książce, nie bałam się o tym rozmawiać, ale też nasze zaproszone ekspertki tutaj z Bielska będą chciały wam opowiedzieć i podzielić się swoim doświadczeniem. Będzie również osoba z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jest to świetny moment, żebyście skorzystały z takiej okazji. Przyjdźcie ze swoimi partnerami, którzy was wspierają. Czekamy na was o godzinie 17 w klubie Klimat. Naprawdę, naprawdę warto tutaj dzisiaj z nami być. Drink dla dziewczyn, żeby spróbowały naszych zdrowych słodkości. Jesteśmy w klubie Klimat. Ja się możesz wybrać, masz milion do wyboru. Super. Ja na scenę zapraszam teraz Literki, Anię Hołubińską i Renatę Tobolę. Brawo. Cześć. Wszystkim cieszymy się, że to właśnie tutaj, w klubie Klimat, możemy spotkać się w naszym gronie i że to galeria Sfera, miejsce otwarte i przyjazne społecznym akcjom, odpowiedziała na naszą inicjatywę i gościnnie przyjęła nas u siebie. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pani Agaty Szykulskiej, reprezentującej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękujemy naszym wspaniałym ekspertom, kobietom mądrym, inspirującym i motywującym do działania. Jesteśmy wdzięczne, że zdecydowałyście się podzielić z nami swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Z tego miejsca pragniemy szczególnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego wydarzenia, naszym partnerom strategicznym i sponsorom. Patronat honorowy Jarosław Klimaszewski. Partnerzy strategiczni, Galeria Sfera i Klub Klimat. Partnerzy, Era Nowych Kobiet by Joanna Przetakiewicz, Follow My Flow Lifestyle Blog oraz Era Nowych Kobiet Bielsko-Biała. Sponsorzy. Pepe Rosso, Oxford Secondary School, Liren, Matki Pełne Zdrowia, Ten Park Beauty, Racing Deluxe, Solar Company, Interoptyk, PSA Cosmetics i Styl Studio Vena. Dziękujemy bardzo także naszym wspaniałym dziewczynom z teamu Ery Nowych Kobiet Bielsko-Biała i Ery Nowych Kobiet Tychy, które pracują przy koordynacji dzisiejszego dnia. Hani, Kali, Sibioli, Eli i Ewie. Dziewczyny, jesteście wspaniałe i inspirujące. Brawo dla was! Organizatorkami wydarzenia są liderki Ery Nowych Kobiet Bielsko-Biała i właścicielki autorskiego bloga Follow My Flow Lifestyle. Dziękujemy naszym mężom i dzieciom oraz naszym cudownym przyjaciółkom, że zawsze możemy na nich liczyć, że nas wspierają i dopingują. Kochani, mamy nadzieję, że jesteście z nas dzisiaj tu. My jesteśmy dumne z was. Jeszcze raz piękne i wielkie i ogromne podziękowania.
za to, co robicie, doceniamy. Zapraszamy. Z podziękowaniami. Zastępcę prezydenta miasta. Słuchajcie, akcja Dzieciaki bez Korony, hashtag Dzieciaki bez Korony pomagają, narodziła się bardzo spontanicznie w moim domu w zasadzie i była spowodowana tym, że w pewnym momencie nasze dzieci zostały zmuszone do zaprzestania chodzenia do szkoły. I chociaż na początku to mogło się wydawać jako fajne wakacje, to bardzo szybko dotarło do mnie, że mogą być dzieci, które mimo, że zostaną w domu, nie będą miały szansy uczyć się. Sposób jest prozaiczny, bo powodem jest to, że po prostu nie mają na czym się uczyć, tak? Czyli kontakt ze szkołą, z nauczycielami został drastycznie ograniczony. Te dzieci nie miały komputerów, nie miały tabletów, nie miały drukarek. I pomyślałam sobie, przekażemy pierwszy komputer, który zalegał gdzieś w moim domu, na tą akcję. Mój mąż bardzo mnie tutaj wsparł i logistycznie i organizacyjnie. Renia jest autorką hasła, hashtag Dzieciaki bez Korony pomagają. Ogłosiłyśmy tą akcję na naszym Facebooku, na Forum Ekro, na Erze Nowych Kobiet, na naszych prywatnych Facebookach i reakcja was była niesamowita. W sumie już Państwo? Głosa, prawda? Czy się chowa zadowolona?